Siema wszystkim, z tej strony Zanceno, to jest gra Titan, jak chciałem powiedzieć, Assassin's Creed 1. Wersja po polsku, także zaraz usłyszymy, jak tam skurczybyki z targu będą się drzeć w niebo głosy. Trochę zmniejszyłem ustawienia dźwięku, żeby te dialogi były bardziej ciche, więc absolutnie będę się zamykał jak będą jakieś dialogi. Także zaczynamy. Tu się ciemno chwilę zrobiło. Co my chcemy teraz zrobić, co chcemy uzyskać? Chcemy wleźć na punkt widokowy jakiś najbliższy. O, ten będzie dobry. Czyli tam gdzieś. Aha, na ten pewnie. I ogólnie musimy znaleźć coś do zrobienia, do roboty. Kurwa, znowu łucznik. Nie tak. Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Hej, już się drą. Dzień, złodzieju! Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę! O ty! My, nie będziesz ukrywać się wiecznie! Pierdzielam! Co jest grane? Co jest? Widzieliście? Kamera się nie chciała ruszyć. No kurde, no żebym jak zwykłego ucznika nie mógł do... Nie zdołasz się tu ukryć! Kłaść do góry! Nie uciekniesz mi! A, to ten jeden łucznik mnie goni. A, strasznie. Szybko! Nie pozwólcie mu uciec! No, czemu ta kamera się nie chce przesunąć? Tam, brać go! No. Właśnie do góry, Stasiu. Dobra, łucznik zaczepiony. Ostatnio jak tak chciałem łucznika zabić, to się w pięciu ich znalazło nagle. Co, wleziemy tutaj? Dawaj, Stasiu, dawaj. Jego ręka prowadzi naszych bojowników do zwycięstwa. Najpierw acy, a potem gdzie się da. Dobra. O, przepraszam. Punkt widokowy, dziękuję. Dostałem coś. Zdobyty punkt obserwacyjny, dobrze, mapa. Coś się pojawiło, co to jest? Próba zabijania łuczników dla informatora. No nie, zupełnie o to mi chodziło. A co to jest? Biuro. Ocalenie mieszkańca, więc idziemy teraz sobie, no powiedzmy, ten punkt wziąć. A, pójdziemy na najbliższy. Gdzie jest ta... Oni se tu gadają, a tu ktoś skacze w ten. Wsiano, że tak powiem. Lubię... Zrobi sobie krzywdę. Ojejejeju, zrobię... O cholera, sorry. Ślepy jesteś? Z całą pewnością. To się nauczy nie krępał. Dokładnie. Pomocy, niech mi ktoś pomoże! Cholera, no. Oddaj się. Tak, to jest. Doganiam cię! Znajdźcie go! Właśnie, drabina, Stasiu, drabina. Widzę go! I tam tak... jest! Myślisz, że mnie zgubisz? Myślę, że mi się uda. Nie uciekniesz mi! No bez przesady, no przecież nie widział mnie. Nie masz szans, poddaj się! Dobra, koniec. O, cholera, trzech. Jest w ślepym zaułku, mamy go! Dobra, jak mam już uciekać, to fajnie było w dobrym kierunku. Doganiam cię! No właśnie, do góry. Patrz, a oni się skakują, nie? Idź... Dalej, nie pozwólcie mu uciec! Szukajcie wszędzie! Co to tak? Widzę go! Widzę go! Nie uciekniesz mi! No i co teraz? Co się stało? No właśnie. Myślisz, że mnie zgubisz? No właśnie, do góry. Co, pociągnąć się nie może, tak? Nie uciekniesz mi! Ja nie. No i co? Będzie mi tak dźgał. Porwę cię! Nie powinni walczyć. Aha. Muszę tego! Myślisz, że mnie zgubisz? No tak, a ja tylko go potraciłem jednego, nie? Gnoja, patrzcie, jaka agresja. Proszę,
Kończę się zmęczyć! A miłość boską, czego chcesz? ...niewiernych wojowników, aby stanęli u bram naszych! Nie ucieknie tak łatwo! Czy ktoś widział, dokąd pobiegł? I nasze przeszłe winy mogą pójść w zapomnienie! Aż tam muszę podbiec. Że dopowiadam wam, żałujcie za grę! Weź, dziękuję. Odrąbię ci ręce! Odrąbię ci łom, chłopi! Jak biegli za mną, patrzcie. Jeden tam, drugi. No je. Dobra, wyłaź. To jest ten punkt cały? Nikt go nie pilnuje? Odwróciliśmy się od Boga i za to nas karze. Tak jest. Zesłał hordy niewiernych wojowników, aby stanęli. Wozimy na punkt. Zobaczymy, co tam słychać. Jest orzełek? Nie ma orzełka, patrzcie. I do niewiernych orzełek nie przychodzi. Jezus, ta kamera mnie denerwuje czasem, naprawdę. Ej, ty. Stasiu, daj se. Dziękuję. Czyżbym już tu był? Chwila, moment. Gdzie jestem w ogóle? Tak. Nie miałem wrażenie, wiecie, że ten... Gdzieś ja tu byłem wcześniej, tak? Jezu, dwa razy na to samo wlazłem! Bądźcie silni! Bądźcie wytrwali! Nie poddawajcie się! Dwa razy na ten sam punkt wlazłem! Ryszard, dwa razy! Nie mogą uwolnić. Ja wolę iść do chamie, wiecie? Musimy uczyć się wszystko! Przepraszam bardzo. Do naszej mocy, aby ich wesprzeć. Uprawiajcie wefora. Opiekujcie się rannymi. Aha. To było dziwne. Można w sobie wskoczyć, ale żeby już dalej coś z tym zrobić i dalej nie wskoczyć, to już nie. To jest... Naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Te dialogi... Ja mam ogólnie bardzo głośną muzykę włączoną w grę, włączoną na słuchawkach i ogólnie to jest bardzo głośne. Właśnie tu, Staś. Idziemy do punktu widokowego, który znajduje się... Pewnie tam, gdzie jest ten strażnik, kurna. O Boże. I co, nie... Nie dasz rady tu przeskoczyć, mówisz, tak? A na dywan? O, na dywan już dał radę. No dawaj, właśnie tam. Czekaj. No, słuchaj. Co on tu robi w ogóle? tak, chwila, moment, bo tu mi pokazuje kryjówkę, tak? Boże, nie do tego znacznika szłem! Tam jest dalej ten znacznik. A ja do biura szłem. O Jezu, znaczy szedłem. Boże, kochany, same fajle. Złodzieju! Odczep się od mojej sakiewki! O cholera, kolejny. Panie łuczniku! Nie masz tu nic do roboty! No już schodzę, nie? Moja rodzina choruje. Nie wolno ci tu być! Co to robi? To o co proszę? Tak, tak. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet! To ja lubię! To ja lubię! Nie rozumiecie? Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy. Nie zmuszaj mnie, żebym ci to złamał. Uciekła, o to chodziło. Ogólnie chciałem ją zdzielić w łeb z pięści, ale zanim przełączyłem się na pięści, to zwiała. Dzień, złodzieju. Na pewno znajdę. Złodzieja ktoś zabił, jestem za tym. Czemu jesteś taki okrutny? Co ja zrobiłam? Bo jest Niemcem. Dobrze, tu, to jest tu, nie masz prawa tu wchodzić. Co? Już uciekam przecież, nie? Patrz, już mnie tu nie ma. Co jest grane? Orzełek uciekł. No, łaziszczycek. Aha, tutaj musi być. Bo tamtędy nie mógł sobie wejść, nie? Tylko musi konkretnie tędy, ale dobra. Jest punkt! 10 minut patrzę teraz! Ani kroku dalej! No w mordę jeżdżę. Ty, złodzieju!
Nie wolno ci tu być. No już idę, już idę. No patrzcie, tylko się odsunąłem, nie? Już mnie ściga jakiś gnój. Kiedy ludzie się nau... Co cię nauczy nie kraść? Pomocy, nie. Dobra, od tych z daleka. Dzień, złodzieju. Chwila, moment. Dobra, już zwiałem temu łucznikowi, bo był ociężały gnojek. Teraz co ja tu dostałem za misję? Czy dostałem jakąś misję? Co to jest? Punkt... O, same punkty obserwacyjne. Co to jest? O cholera. Kradzież kieszonkowa. Dobra, idziemy po information. Jakiego tego? Co za osobliwy człowiek. To jest... Zejdź sobie, zejdź. Ratunku, błagam, pomocy! Dobra, no z... Puszczaj, nic nie zrobiłem! Dziękuję. Ale tam... To cię nauczy nie kraść. Ale tam nie mogłem zeskoczyć, nie? Braku. Nic nie zrobiłam. Ty do mnie tak... Cień, złodzieju. Boju powiedziałeś? Ratunku, ty. Błagam, pomocy! Pomocy! Krzyżowce mnie gwałcą! No to trudno. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę, przepraszam. Parę miedziaków. Masz coś do powiedzenia? Potrzebuję pieniędzy, panie. To chodzi? Jestem biedna, obejdź chora i głodna. Sam jesteś wiśniakiem. Moja rodzina choruje, nie wspomożecie mnie paroma monetami. Która to tak gada? A już chciałem znowu zdzielić przez łepią. Och. Nie ma to jak dzielnica biedy. I dobra, a fajnie, fajnie cacy, nie, ale... Jestem trochę daleko od tej kieszonkowej, tak? Kredzieży. Idę dachem. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Jedziemy dachem, bo ja chcę tam dójść. A jakoś tą... Ho. Dzień, złodzieju. Tak jest, jestem za tym, żeby ich karać. Łapy normalnie ciąć, dziadom. Nie ma złodziejstwa. No, teraz się oddalam, tak? Teraz idę bliżej jeszcze. O! No chuj mnie strzeli zaraz. No, co tam masz? Nico. Człek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo, litery. O co kto wsadza pismo do tuby? Właśnie. Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne. Daj, rzucę na to okiem. Tak jak pomogłeś ostatnio. Nie dam ci tego ukraść. Złodziejaszki. Dobra, radź se sam. Dobrze. Nie wiem, żeby się wkurwić. Na twoim miejscu poszedłbym, zanim naprawię. Moja rodzina choruje. Nie pomożecie mnie paroma monetami. Dziękuję. Patrz, stał jeden tylko przy nim i się nawet nie strzelił, że to... Kurwa, co jest tą kamerą? O jest. Nie, nie rozumiecie. A wypuszczą mnie? Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy. To miejsce nie no, chyba nie o to chodziło. Oj, chyba z 10 biegnie za mną teraz. Dobra, ale misja jest i będę mógł zabić segnojka. Nie dajcie mu uciec! Proszę tylko o parę miedziaków. Tak, tak. Poluję cię! Pozrzucamy wazoniki. Zagiń, poganinie! Jesteś mój! Szukajcie wszędzie! O kurwa, są drogie też. Ktoś musi ich powstrzymać! Nie masz szans, poddaj! A może byś sprintem pobiegł, dziękuję. Nigdy nie uciekniesz! Ucieknę ci, bo jesteś sam, a ja nas jest wielu! Cały zakon. Wszyscy podobni do jeden do drugiego. A gdzie... myślałem, że to ja się właśnie robić tego więcej. Dobra. O, jest tu jakiś punkt. Się mogę schować. U góry. U góry. Nie u góry. Mamy go! Kurwa, no! No mnie gonią!
Ja nic nie zrobiłem! Panie, jestem niewinny. Rozumiem, że on może tak skakać po dachach, bo on nie jest w zbroi, ale rycerz 50-kilowej to chyba nie bardzo, co? No Pudzian, nawet Pudzian by nie dał rady. Widzę go! No kurwa, no! Tam jest! Upoluję cię! A pierdole, no. Nie ma wstępu! Precz! Właź szybciej, zanim kurwa cię nie zobaczy. No jakie to było chamskie wręcz, no! Ale chamskie, kurwa! O! Widzieliście, jakie to chamskie było? Zapłacisz za to życie. Normalnie już podbiegają, chciałem skakać nagle. O, widzę cię! O kurde! Ratunku, błagam pomocy! Tak? Złodzieju! Co za głupiec! Dzień dobry. Goniliście mnie przed chwilą? Co? To jest mechanika chujowa, co? Rozumiem, co próbuję osiągnąć. Ja, to znaczy, że ja wiem, dobra. Teraz trzeba wlić do biura. I do pana Judasza, czyli to. I zapierdzielamy do biura. Do biura! Gonili mnie, chcieli zabić, ale jem się. O, z daleko od niego. Coś się komuś nie stało. Mógłbyś bardziej uważać? O, pierdziele. I to trzeba tu wlić, nie? Już. A tu już nie możesz wleć, co? Się zastanów, chłopie. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. A może byś szybciej tak, kurde, się wspinał, nie? Tak, tak to ogólnie taka porada na życie. Żeby cię nie zaciukali. Dobra. Dobrze, jesteśmy już tego dziadka, który nam misję dam. Mamy tu wejść, żeby dostać pozwolenie na kolejny mord. Także ja się tu z wami pożegnam. Ja byłem Zanciano Killer, a to był Assassin 1, odcinek numer 12. Także cześć, nara i strzałeczka.